Cześć, ja jestem Agusi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry City Skylines. Poprzednim razem zbudowaliśmy sobie tą strefę turystyczną, ale jak widzicie już mamy problem i są budynki opuszczone. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze brakuje nam klientów, po drugie brakuje nam pracowników, jak widzimy tutaj. No i będziemy musieli dzisiaj się zająć tym, ale zanim chciałam wam przypomnieć, że możecie subskrybować kanał, możecie zostawić łapki pod spodem, także do was zostawiam to. Jeżeli oczywiście chcecie mnie śledzić, to zachęcam was do subskrypcji. No i wpadnijcie na media społecznościowe, linki oczywiście macie w opisie, czy jak ktoś chciałby zobaczyć, jak wyglądam, czy co u mnie słychać, to wszystko macie w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie. No i uruchamiamy sobie już grę. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy tutaj robić dzisiaj, to będzie ogólnie dostawianie tych obiektów mieszkalnych, dlatego że bardzo duże zapotrzebowanie mamy na te obszary mieszkalne. Tak samo tutaj jest problem z pracownikami, no i tutaj też. I wszystkie te strefy po kolei spróbujemy tak przebudować, może nie same strefy, ale gdzieś obok postawić strefy mieszkalne, tak żeby tutaj troszeczkę to się ustabilizowało, więc zacznijmy sobie może od jakiejś takiej szerszej troszeczkę drogi. Czy damy radę dopasować tutaj to? Przesuniemy prawdopodobnie komisariat. Proszę się nie denerwować, panowie, jeszcze może troszeczkę. Akurat tak, żeby ta droga nie przeszkadzała. Tutaj pociągniemy sobie skrzyżowanie, myślę, że z tej strony również. I tak spróbujemy zrobić taką strefę mieszkalną tutaj zaraz obok. Miejmy nadzieję, że to wystarczy im, żeby ich zadowolić, bo jeśli nie, to będziemy mieli problem. No i tutaj sobie spróbujemy zrobić coś takiego. To oczywiście jest taki spontaniczny, niezbyt przemyślany kształt, ale myślę, że tak czy siak będzie funkcjonował dobrze. W poprzek zrobimy sobie normalne takie osiedle mieszkalne, takie wiecie, typowe po prostu osiedle w kratkę. O, musimy trochę odsunąć z tej strony. No i tak to będzie wyglądało. Coś zastanawiam się, co zrobić z tą skałą. Ona tutaj jest w sumie od dawna. I teraz sobie myślę, o, idealnie, może zostawimy ją nawet. Nie będziemy jej przebudowywać. Zrobimy to w ten sposób, jak jest. No i mamy przygotowane miejsce pod osiedle mieszkalne. Pytanie, jak to wygląda z wodą? No, dobrze, że sobie przypomniałam o tej wodzie, bo jednak byłby to problem. Także sobie tutaj trochę nawodnimy. Po prostu przeciągniemy dalej te linie już płynące tutaj. No dobra, mamy problem rozwiązany. Tutaj sobie spróbujemy teraz postawiać troszeczkę domków. Myślę, że same domki, chociaż teraz jest nam, czy nie zrobić takiego blokowiska tutaj. Więc postawmy bloki. Tutaj damy jakiś park, będzie ta skała jakoś wkomponowana. A naokoło tutaj bloki. Teraz na pewno nie zabraknie im tutaj mieszkańców. Tak, mam przynajmniej taką nadzieję, że w momencie, kiedy to zrobimy w ten sposób, że już tutaj zapotrzebowanie na pracowników będzie zaspokojone. Jeszcze bym dała tutaj jakiś sklep, ale sklep dałabym mały, no bo wiecie, tutaj mamy rozrywkę. Może zrobimy jednak takie coś tutaj w tym miejscu, albo nie, tutaj miał być park, to z tej strony. No i z tej strony damy takie trzy sklepy w tym rejonie. Nie, to za dużo, żeby zająć tą strefę. Resztę sobie zagospodarujemy też domami tymi dużymi. Czyli robimy takie osiedle w sumie blokowisko, bo tutaj te budynki będą wysokie. Będą to jedyne wysokie budynki w tej części poza hotelami i oczywiście przy plaży. Chociaż mogli sobie darować te wysokie hotele, mogli wybudować raczej coś mniejszego, no ale ja nie wnikam w co oni sobie tam wybierają. Tak jak mówiłam, chcę tutaj zrobić park. Co to w ogóle jest za park? Park dla psów? Może coś innego? Duży plac zabaw, park z drzewami. To musielibyśmy przestawić nasz kamień, a my nie chcemy tego robić, chcemy go zostawić. Więc zrobimy sobie coś takiego, że dostawimy sobie ścieżki. No właśnie, bo ja poprzednim razem robiłam taki plac już, ale wybrałam tą drogę zamiast ścieżek, a w tym miejscu przecież mamy ścieżki. Ja zupełnie o tym zapomniałam, także dzięki, że wypiszecie komentarze, że przypominacie mi o tym, że no zaraz, przecież są inne opcje jeszcze. Tutaj zrobimy sobie taką ścieżkę prostą, kawałkiem oczywiście, i będziemy... Oj, to jest dość... Nie, tylko nie to! Nie chciałam go usuwać, chciałam ten kamień zachować dla siebie. Myślałam, że on tutaj będzie zawsze leżeć. Może da się go postawić, bo chyba są kamienie, są skały, dobra. No ale to jest za małe. To miał być ten wielki kamień, który tutaj był naturalnie. No to postawimy sobie jakąś taką skałę. No bo kurczę, teraz to jestem zawiedziona. Naprawdę jestem teraz zawiedziona, że on się rozwalił. Idealnie chciałam go wpasować tutaj w obszar. A droga mi go zniszczyła. No niestety. Dobra, no to w takim razie spróbujemy zrobić to troszeczkę inaczej. No i w tym sposobem mamy taki duży obszar, duży park tu będzie, więc taki był mój cel, żeby to osiągnąć. I teraz powiększamy sobie pędzel i całość tutaj zalesimy. Chociaż oczywiście może ten pędzel jest trochę za duży. Niezbyt wiele tych drzew się stawia w tym miejscu teraz, przez te ścieżki, ale może jak postawimy jakieś... O!
to może jednak w takie drzewka postawimy. Chociaż rzeczywiście chyba będę musiała trochę poklikać pojedynczo, bo jak widzicie stawiam pojedynczo, to te miejsca można zagospodarować tymi drzewami, ale jak stawiam już je tym braszem, to nie chce się tak pokrywać. A chcę tutaj mieć taki gęsty obszar zalesiony, no żeby te ścieżki były tylko wokół. Teraz ten park wydaje się taki naprawdę, naprawdę duży, więc pomijając fakt, że tutaj jest ten obszar, gdzie oni mogą wypoczywać, bo jest plac zabaw w parku, to jeszcze mogą sobie pospacerować. No i tak wygląda ten obszar w tym momencie. Mamy już w sumie całkiem niezłe bloki. Tutaj budynki są opuszczone. No i właśnie, będziemy musieli zrobić prawdopodobnie jakąś linię autobusową. Tylko rozwalmy najpierw te opuszczone budynki. Niech one się szybko zagospodarują. O, ktoś tu widzę kradnie. Dobra, coś mi się wydaje, że tutaj trzeba gdzieś jakiś komisariat. Bo tutaj ewidentnie kradną. Tylko bez sensu w sumie przy plaży tak komisariat blisko. Chociaż, dobra, niech będzie tutaj. Niby jest dostęp, ale w tym miejscu już kradną po raz kolejny, więc nie wiem, co tam jest ciekawego. Co to jest za obiekt? Wypożyczalnie skuterów, no to w sumie nie dziwię się, że są zainteresowani bardzo tymi skuterami. Tutaj całkiem ładny ruch się zrobił i powiem szczerze, że jestem zadowolona, jak wygląda to takie osiedle. Tutaj jeszcze jest pusta przestrzeń i ją też musimy zagospodarować. Tylko teraz mamy zapotrzebowanie na strefy raczej handlowe. Dobra, podepnijmy to pod... Tu jest dzielnica, chyba zwykła dzielnica po prostu, więc dzielnica mieszkalna będzie tak, żeby przepisy, które są w tej dzielnicy, również obowiązywały tych mieszkańców. Także dołączymy ich tutaj. No i kurczę, no i zrobimy tutaj sklepy. Zrobimy jeszcze tutaj obszar sklepów, dlatego że jednak mamy teraz duże zapotrzebowanie na tę strefę, a chciałabym mieć większe zapotrzebowanie na rejony mieszkalne. No i przechodzimy do linii autobusowych. W takim razie tutaj sobie zrobimy jedną linię, która krąży po tej okolicy i zrobimy linie, które będą krążyły do dworców kolejowych w innych dzielnicach. Także zaraz zobaczycie, jak to będzie funkcjonowało. Mamy już zamkniętą linię. Ona, tak jak mówiłam, obkrąża całą tutaj dzielnicę, więc z tej strefy ludzie będą mogli dojechać sobie do pracy, żeby tutaj w hotelach być. Przynajmniej taki jest plan, że tutaj przyjdą ludzie pracować jednak. Aha, tutaj brakuje akurat klientów. No to w takim razie może jak podepniemy z innych stref, to wtedy przyjadą klienci, także od razu zrobimy to w ten sposób. Tutaj jest ten dworzec, który jest bardzo mocno oblegany. Tak, dalej ludzie tutaj gromadzą się przy przystankach. Jak widzicie, tutaj też całkiem sporo linii jest używanych. W takim razie jedziemy w tamtą stronę. Okej, okay, podpięliśmy sobie ten obszar do jednego i drugiego dworca, także w tym momencie mamy dopływ pracowników z każdej strefy, gdyby ktoś chciał tu pracować. No niestety, dalej mamy problem z klientami i trzeba będzie rozwiązać to w inny sposób. Myślę, że spróbujemy zrobić tutaj metro jeszcze, bo na pewno metro byłoby tą opcją taką dodatkową, która ułatwiłaby dojazd ludziom. Także spróbujemy od razu, żeby, no póki pamiętam, póki jest sprawa świeża i nie ma problemu, zrobimy tutaj również metro. Chociaż nie chcę zmieniać wybrzeża w tym miejscu, więc na pewno nie będzie to na wybrzeżu. Tylko troszeczkę dalej po prostu. Tutaj również damy metro, zrobimy taką linię jedną, no w tej strefie tutaj, żeby ludzie również mogli metrem sobie dojechać. Kurczę, nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś obszaru górzystego? No jest wielki problem, żeby te linie podpiąć, ale chyba tak, chyba to są kwestie takich różnych wzniesień tutaj. Ten teren jednak jest mniej równy niż wygląda, że jest, więc robię to troszeczkę bardziej krzywo, ale tak, żeby to funkcjonowało, żeby to się łatwo podpięło. W ten sposób i tym sposobem możemy całe miasto objechać. No i teraz jest nam jak to dołączyć. Może dołączymy to tutaj, w tym miejscu, żeby każdą linię jednak zagospodarować jakoś. No bo żeby ludzie mogli zarówno stąd jechać, jak i stąd. I w tym momencie zrobimy to tak. Tutaj. Chociaż mniej ekonomicznie to jest, bo mogłabym równie dobrze zrobić ten tunel, ale no nieważne, kasą się nie musimy martwić, więc zrobię to po prostu tak, żeby to funkcjonowało, żeby ludzie jednak mogli jedną linią sobie pojechać tutaj do tego miasta. No i od razu podepniemy to do tego miasta. Tylko którędy to zrobić? Chyba musiałabym na krawędzi, ale nie, zrobimy to dotąd. No i przystanki. Przystanki trzeba przemyśleć, jak to zrobić. Zrobimy po prostu jedną linię w tą stronę. W razie czego będziemy mogli pośrednio zrobić jeszcze stację tutaj, jak będziemy mieć budynki, więc te linie na pewno się jeszcze przydadzą, także nie ma problemu, że robię ich zbyt dużo bądź zbyt wielkie siatki. No i to będzie stacja przesiadkowa, żeby pojechać do drugiego miasta, także tutaj sobie stawiamy
linię, utworzymy nową linię, dobra, udało się. No i jedziemy tutaj, to będzie po prostu taka linia w tą i z powrotem przesiadkowa. Okej, metro jest, teraz powinni z innych dzielnic przyjeżdżać tutaj również turyści, no bo jednak ta strefa jest chyba najbardziej atrakcyjna. Tutaj jest jezioro, wypoczynek, więc dziwi mnie, że ludzie nie chcą tutaj za bardzo przyjeżdżać. Na pewno rozwiązaliśmy problem z mieszkańcami, to jest super sprawa, ta dzielnica naprawdę fajnie się rozrasta tutaj. Plaża też wygląda coraz lepiej, mam wrażenie. Tutaj jeszcze oczywiście będziemy w miarę rozwoju rozwijać hotele, ale właśnie, kolejna strefa, którą trzeba się zająć, chociaż w sumie niech czas sobie płynie. Tutaj kolejne budynki opuszczone. Dlaczego? Czy to jest to? Statua zakupów opuszczona? Czy to jest opuszczony słup? Chyba tak. Chyba właśnie zobaczyliśmy opuszczony słup. Pierwszy raz spotkałam się z tym w grze, że stał jeden samotny słup, który no, nie korzystali ludzie z niego i był opuszczony. Tutaj niszczymy te budynki, które rzeczywiście w tym momencie stoją puste, bo to bez sensu, żeby one takie stały. No i mówiłam o tym, że włosy chcę zagospodarować. Ten obszar bym zostawiła jednak zalesiony. No i tutaj w tym miejscu sobie poprowadzimy drogi, tak żeby tutaj jakieś osiedle takie powstało. I prawdopodobnie, jeśli będzie zapotrzebowanie, to spróbujemy całą tę strefę zagospodarować właśnie w te rejony mieszkalne. Troszeczkę oczywiście sklepów też oddamy, nie to, że nie, że same domy tu będą. I tutaj jeszcze też poprzek sobie połączymy to w ten sposób. Dobra, jesteśmy gotowi, to możemy ruszać. Tutaj prąd odłączyłam, więc też ważne, żeby go podpiąć. Może na początek, aha, tutaj nie podpięty jest. Na początek to zrobimy w ten sposób. Tutaj postawimy jakiś domek, jeden, żeby tutaj przekazywali oczywiście prąd dalej. Czy on powstanie? Powinien powstać bardzo szybko, bo zapotrzebowanie naprawdę jest duże, aż jestem zaskoczona, że aż tak duże. No i zrobimy tutaj połączenie z tej strefy. Także to będziemy mogli sobie rozwalić, nie będziemy się przejmować tutaj tymi liniami. Prąd wrócił, dobra. Wszystko mamy rozwiązane. No i domy, tylko osiedle bym tutaj jeszcze zrobiła, w sensie dzielnica. A nie, dzielnica już jest. To o tym nie musimy się martwić w takim razie. Budujemy domki. Wezmę sobie wygodniejszy pędzel taki, żeby zamalować to. I też spróbujemy tutaj zrobić jakieś obiekty takie przyciągające ludzi bardzo. Czy nie wiem, czy szkołę na pewno będziemy stawiać, na pewno spróbujemy jakieś takie budynki. No, te unikatowe postawić, bo akurat mamy teraz możliwość chyba stawiania, to już mamy, tak, ten budynek istnieje, to też już mamy, tylko nie wiem, dlaczego mi ich nie zaznaczę jako zbudowane. Fantastyczna fontanna, o, tutaj powstanie fantastyczna fontanna, także mamy już fantastyczną fontannę, stadion oczywiście też mamy. Wieża transportowa. Ciekawe, to przedsiębiorstwo jakieś. Możemy postawić to z tej strony. Będzie dużo przestrzeni zajmuje, więc będzie to lepiej wyglądało. Tutaj też w sumie bliżej okularów, żeby też tutaj powiększyć, polepszyć jakość tej strefy. Tu widzę, że torebka ma dość słabe osiągi, jeśli chodzi o te obiekty, więc też dostawimy. No właśnie! O, ta dzielnica jest naprawdę droga, ale moglibyśmy dostawić jakiś unikatowy budynek tutaj. Publiczny park, na przykład publiczny park, to jest doskonały pomysł. Tylko tak, żeby ta strefa jednak była chętniej odwiedzana. Najlepiej to byłoby postawić to tutaj, w tym miejscu. Wtedy ludzie mogliby dochodzić sobie tutaj bezpośrednio z osiedla do tego parku. Jak to rozwiązać? Albo wiecie co, spróbujemy to tutaj postawić. To miejsce jest już zajęte, ale widzę, że jest zajęte, ale czy nie można rozwalić? Można rozwalić. Dobra, mamy w tym miejscu biura. Biura, no to może bardziej z tej strony, tutaj gdzie biura rzeczywiście występują. To miejsce jest zajęte, zbyt strome zbocze. No nie, nie możemy tutaj postawić, bo to są góry już prawie. No to w takim razie tutaj na czole. To miejsce jest też zajęte, bo tutaj jest prąd, ale tutaj możemy zrobić sobie. To w sumie nawet nie jest czoło, już tylko głowa. Wielka galeria handlowa. Wielką galerię handlową może zrobimy w tej dzielnicy, która ma też więzienie. Ona nie jest zbyt zbyt chętnie odwiedzana, podejrzewam, przez to. Kurczę, ale akurat tutaj nie ma miejsca. Co tutaj stoi, że to jest zajęte i nie chce się zbudować? Może szkoły tu są rzeczywiście. Dobra, to w takim razie w tym miejscu. Będzie blisko zawsze z tej strefy. No może nie sięga do całej, ale tutaj jeszcze coś bym postawiła. Urząd podatkowy. No dobra, niech będzie urząd podatkowy. No, muszę zagospodarować te przestrzenie, żeby jednak stawiać te budynki. Tylko też nie chcę ich zbyt dużo stawiać. Tutaj zrobimy obserwatorium.
To jest idealna strefa na obserwatorium, tylko gdzie je zmieścić? No, będziemy musieli zrobić je na obrzeżach. To też jest lepszą opcją, będzie lepiej widać niebo. Opera. Operę może zrobimy w nowej dzielnicy, bo jeszcze też wszystkich budynków oczywiście stawiać nie chcę, dlatego że planuję w przyszłej dzielnicy jeszcze robić. Inne, następne, lepsze. Mam nadzieję, że lepsze. Że będziemy się rozwijać dalej. Tutaj dalej brakuje pracowników. Jeszcze w takim razie tych domów bym dostawiła, chociaż z drugiej strony może zrobimy po prostu linię autobusową, która będzie doprowadzać pracowników stąd. No bo chociaż teoretycznie oni mają niby dojazd, ale dobra, zrobimy taką bezpośrednią linię, która krąży sobie tędy i jedzie, robi kółeczko koło tego miejsca pracy tutaj. Czyli coś takiego. Nie chciałabym wierzyć w tą strefę bezpośrednio, dlatego że jednak tu ruch i tak jest dość duży, więc spróbujemy zrobić to w ten sposób. Po prostu obrzeżami. No i tędy. Chociaż tutaj bliżej można przy tych budynkach postawić. Powtórzymy sobie tutaj, tak żeby ludzie też mogli się przesiadać i zamykamy. Dobra, mamy kolejną linię i teraz może się uda zapewnić pracowników. Już wydaje mi się, że i tak jest dużo, dużo lepiej, że mniej tych komunikatów o potrzebujących pracownikach jest. Tutaj, no dalej klientów brakuje. Dalej nie przyciągnęliśmy jeszcze klientów zbyt wielu. W takim razie wiecie co, zanim przejdziemy do tej strefy. O, tutaj też się ustabilizowało trochę chyba. No dobra, zanim przejdziemy do tej strefy, kupimy sobie kolejny obszar. No i to będzie obszar ten. Chcemy dostęp do morza. No, myślę, że to się przyda, że to pozwoli nam doprowadzić nowych klientów. Dodatkowo ten obszar jest dość górzysty, może zrobimy tutaj jakąś rozrywkę w górach. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w przyszłości. Tutaj chciałam mieć blisko też obszar, żeby zrobić takie osiedle mieszkalne jednak w pobliżu tej dzielnicy, bo jednak tutaj wszędzie jest daleko, a no, potrzebujemy tych pracowników. Też zrobiłabym naokoło las, żeby jednak jakieś tam oddzielenie było. Może takie drzewa? Nie, chciałabym jakieś takie duże drzewa, wiecie? Dlatego tak wybieram te drzewa konkretne, bo one wyglądają na to, że jest ich naprawdę wiele. Okej, i tutaj gdzie są drzewa, raczej będziemy stawiać tylko drogi, żeby oddzielić tą strefę brudną, żeby ludzie mogli spokojnie sobie mieszkać, oddychać i tak dalej, bez potrzeby zakłócania ich, no nie wiem, ich uszu hałasem, bo tutaj rzeczywiście ten hałas też jest generowany. Zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie. No! Naprawdę bardzo. Ale w tym momencie też całe miasto jest obarczone hałasem. No, w dużych miastach tego nie unikniemy. Chociaż 30 tysięcy to też nie jest aż taka duża ilość. Ale wiecie co, myślę, że następnym razem dopiero się zajmiemy tą dzielnicą. Teraz tak patrzę, że już trochę zrobiliśmy i też na pewno... Nie, tutaj dalej brakuje pracowników. Będziemy musieli jeszcze na tym popracować w takim razie. To może jednak zrobimy tutaj takie małe osiedle mieszkalne blisko. Chciałam ten las zostawić, ale no, bez tego się raczej nie obejdzie już. Musimy tutaj udostępnić im no, jak najwięcej tych mieszkańców do pracy w jak najbliższej okolicy. Tutaj rozwalimy akurat ten budynek, który najbardziej, najgłośniej krzyczał, że pracowników nam potrzeba. No to macie, no to chcieliście, to macie. Tylko rozszerzymy sobie tą dzielnicę, gdzie nie ma nauki, także żeby oni tutaj w tej strefie, bo tutaj oczywiście będą ludzie się uczyć, jak się pobudują, bo należą do strefy, która tą edukację wspiera. Ta strefa tutaj chyba jest precz z edukacją. Albo tutaj jest precz z edukacją. Zaraz zobaczymy sobie te przepisy, bo w sumie nie zwróciłam uwagi. Tak, tu jest precz z edukacją, tutaj też damy precz z edukacją. Żeby nie było, żeby przy tej strefie przemysłowej ludzie się nie chcieli uczyć, tylko chcieli się od razu do pracy. No i postawimy w najbliższej okolicy bloki. Ta strefa na szczęście nie jest obarczona zanieczyszczeniami, więc tym nie musimy się martwić. Ale może akurat uda nam się trochę tych ludzi zachęcić do przybycia, do pracy w tych obszarach. Czy tu jest woda w ogóle wszędzie? Tak, tutaj ten obszar akurat mamy cały nawodniony. No dobra, i zaraz się przyjrzymy, jak to będzie funkcjonowało, czy rzeczywiście przestaną nam płakać, że potrzebują więcej pracowników. Jak to? Jak mamy żyć? Jak pracować? No bo tutaj, tu się już uspokoiło. Przynajmniej na ten moment. Ciekawe, czy przyjechali z innych stref do pracy. Bo my tutaj mamy, o ile się nie mylę, no właśnie, mamy całkiem niezłą komunikację, więc mogą rzeczywiście jeździć. Ciekawe, bardzo mnie to interesuje. Zobaczyłabym też przystanek metra, skoro już jesteśmy przy komunikacji. I zobaczyłabym, gdzie on stoi tutaj, jest w tym miejscu. Nawet są dwie stacje. Chciałabym zobaczyć, jak to wygląda pod względem komunikacji, jeśli chodzi o ludzi. No, jak widzicie, ten przystanek bardzo mocno jest używany. Naprawdę, ruch tutaj jest gigantyczny. No, nie spodziewałam się aż takiego ruchu.
no może nie jest jakiś gigantyczny, no ale z drugiej strony to nie jest też normalne. Jak na miasteczko z taką ilością ludzi, to rzeczywiście w tym miejscu natężenie ruchu jest bardzo duże. Z kolei czy tutaj jest duże? Też myślę, że jest nieźle. Ludzie chętnie raczej korzystają z tych linii, które im tutaj dałam. Przynajmniej przy metrze, bo tutaj tak średnio. Na pewno przy osiedlach mieszkalnych będzie większe natężenie ruchu. No, ale w efekcie jestem zadowolona. Tutaj pewnie to samo jest na tym przystanku, że też pewnie duży ruch. No właśnie, zazwyczaj te międzystrefowe linie są najlepsze, najbardziej używane. Tutaj korków na razie nie ma, więc całkiem nieźle też ta dzielnica funkcjonuje. Tutaj kolejny opuszczony budynek. Oczywiście będziemy skrupulatnie je usuwać, żeby na ich miejsce powstawały jakieś nowe, fajne budynki. Oczywiście używane. Nie, no dalej jest problem z klientami. Jak tu przyciągnąć tych klientów? Co tutaj można zbudować jeszcze, żeby tych klientów przyciągnąć? Może zróbmy jeszcze jakiś obiekt w takim razie, no bo jeśli będzie tutaj na przykład opera albo Teatr Cudów. Jak będzie tutaj Teatr Cudów, to na pewno będą przyjeżdżać. Tylko teraz poza strefą w tym momencie moją buduję. Tak, żeby mniej wody, więcej ludzi, bo tutaj może w przyszłości powstanie jakiś dom, to więc niech będzie tutaj blisko. Co jeszcze? Coś może takiego małego, ale w bliskiej okolicy. O tak, to będzie dobre. Tutaj postawimy sobie, co to w ogóle za budynek? Drapacz chmur, niebo i morze. O, idealne miejsce, nad wodą drapacz chmur. Teraz powinno się troszeczkę to polepszyć. Dobra, zobaczmy, gdzie, jakie jest rozmieszczenie tych turystów. No niby 300 turystów na dzień tylko przyjeżdża. No niby sporo jest budynków, które mogą im dostarczyć rozrywkę. I po mieście widzę, też się przemieszczają jakieś pojedyncze pojazdy turystów. Ale jednak jest to dość kłopotliwe. Będziemy musieli jeszcze w takim razie mocniej rozwinąć się. Może nowym sposobem dostarczyć tutaj turystów. Następnym razem spróbujemy zagospodarować ten obszar. Mamy dostęp do morza, więc na pewno zrobimy jakiś port tutaj. Myślę, że to pomoże nam nowych turystów tutaj zdobyć. Też zastanawiam się nad kupieniem nowego terenu, który ma do dyspozycji tory. Jak widzicie, tutaj nie mamy w tym momencie możliwości. Oczywiście będziemy musieli poczekać na kolejny kamień milowy, który odblokuje nam kolejny obszar. I kupimy sobie może ten obszar, albo ten tutaj, tak żeby mieć również tory, żeby mieć połączenie ze światem linią kolejową. No bo póki co, już dawno powinniśmy to mieć, a nie kupiłam jeszcze takiego obszaru. To też prawdopodobnie sprawi, że ludzi będzie więcej i że będą chętniej przychodzić. Czy następnym razem odblokujemy? Tak, nowy obszar odblokujemy przy 42 tysiącach mieszkańców. W takim razie już mamy plany na przyszłość, ale dzisiaj już kończymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście możecie go oceniać. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami. Podnieście następnym razem. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Cześć!